Dzień dobry, Michał Tkaczyszyn, to jest program Polityczny Wrocław, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj kandydaci do Sejmu, pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Witam Pana, witam Państwa. Prawo i Sprawiedliwość i pan poseł Michał Jaros. Dzień dobry, panie pośle, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie Pana, witam serdecznie Państwa i witam serdecznie moją koleżankę małą kiedyś z Rady Miejskiej. Zaczniemy od kampanii wyborczej z racji tego, że za tydzień wybory. Grzegorz Schetyna jako minister, wiceminister w rządzie Beaty Szydło i jego kilkunastu najwierniejszych żołnierzy jako dopełnienie większościowej koalicji Prawa i Sprawiedliwości. Myślicie Państwo, że taki scenariusz może się ziścić w najbliższym czasie? Pani Przewodnicząca. Mówienie na tydzień przed finałem wyborów o koalicjach jest naprawdę bezsensowne. Trzeba ten czas wykorzystać na to, żeby koalicji nie było i żebyśmy mogli służyć Polsce bez koalicjantów. Natomiast jedno, co jeśli idzie o pana Grzegorza Schetynę, mnie pociesza, że zauważa, że liderka partii, z której się wodzi, w której ciągle jest, jednak nie zachowała się rozsądnie w sprawie imigrantów, bo mam wrażenie, że pan minister spraw zagranicznych już jawnie w ostatnich dniach krytykuje jej decyzję w tej sprawie. To prawda i warto też dodać, że ta koegzystencja Grzegorza Schetyny i z prezydentem Dudą i też z Klubem Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie jest nad wyraz pozytywna. Czy to jakiś sygnał dla Ewy Kopacz i dla stronnictwa Jacka Protasiewicza we Wrocławiu? Przede wszystkim podobno nie ma być wiceministrem, tylko nawet wicepremierem. Wicepremierem. O takich scenariuszach słyszałem. Oczywiście, moja pomyłka. Political fiction, ja nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Wszystko oczywiście zależy od tego, kto będzie w nowym parlamencie, jaka będzie sytuacja. Może być tak, że powstaną różne koalicje anty, pro. Dzisiaj tak naprawdę nie ma co wróżyć temu, co będzie po wyborach. Trzeba po prostu wziąć sprawę w swoje ręce, zagłosować i wybrać tych, którzy są według wyborców najlepsi i mogą najlepiej reprezentować Polskę. Ja wierzę w to, że jednak wyborcy na sam koniec decydują się i poprą Platformę Obywatelską. Zresztą odrabiamy wielokrotnie, już od kilku tygodni odrabiamy to, co straciliśmy po kampanii prezydenckiej. To poparcie, a przede wszystkim zaufanie Polaków odbudowujemy i będziemy odbudowywali od miasta do miasta, od wioski do wioski. Zresztą to, co robi pani premier Ewa Kopacz, jest tego najlepszym przykładem. No właśnie, pani Ewa Kopacz, mam wrażenie, robi dokładnie odwrotnie. Natomiast pan Grzegorz Schetyna, można odnieść wrażenie, że się stara i zrozumiał, że kwestia imigrantów jest dla Polaków bardzo ważna. Ale zostańmy jeszcze na minutę przy spekulacjach. Też Jacek Kurski mówił ostatnio o takim scenariuszu, albo większość bezwzględna, albo Prawo i Sprawiedliwość przejdzie do opozycji. Rzeczywiście to byłaby ciekawa sytuacja, gdyby Prawo i Sprawiedliwość zdobyło powiedzmy 220 mandatów i zostawiło tworzenie rządu chociażby no właśnie Platformie Obywatelskiej i reszcie partii. Jak Państwo uważają? Wracając jeszcze do tego tematu z Grzegorzem Schetyną, ja powiem tak, nie wierzę w to, że Grzegorz Schetyna mógłby tworzyć rząd razem z Prawem i Sprawiedliwością, z Jarosławem Kaczyńskim, który o uchodźcach mówi, stosując takie wyrazy jak pierwotniaki, cholera i inne choroby, które mogą przywieźć uchodźcy. Ja nie rozumiem tego. Lider partii największej, która stara się o zdobycie władzy, mówi tak o uchodźcach, o osobach, nawet jeśli te osoby są innego wyznania, to tak nie można mówić. Uważam, że to jest uwłaczające godności człowieka. Przede wszystkim jako chrześcijanin protestuję przeciwko takiemu traktowaniu ludzi i opisywaniu ich. Moim zdaniem taki scenariusz związany z Grzegorzem Schetyną, który mógłby być ewentualnie wicepremierem w rządzie PiS-u, ja sobie nie wyobrażam. My nie jesteśmy przywiązani tak bardzo do Kościoła jak Prawo i Sprawiedliwość. Są wśród naszych szeregach katolicy. Ja też jestem i się nie wstydzę swojej wiary, ale nie emanuję nią. Nie obnoszę się z tym tak bardzo, jak na przykład prezydent Duda. Chyba bardzo pan od tematu odpłynął. Jak widać, żadna debata w finale kampanii wyborczej nie może się obyć bez obecności przytaczania słów Jarosława Kaczyńskiego. Ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński zwraca uwagę na różne inne zagrożenia związane z imigrantami, kiedy pani Merkel szeroko otwiera ramiona: przybywajcie, pytanie, imigranci czy uchodźcy, bo tego przecież nie jesteśmy w stanie odróżnić. No to Jarosław Kaczyński zwraca uwagę, że jedno to problem, że będziemy mieć ich miliony i nie mamy na to pomysłu w Europie. Będziemy mieć ich tysiące w Polsce, bo na to zgadza się pani premier Ewa Kopacz. I zwraca uwagę, że związane są z tym również różne inne zagrożenia, także z chorobami, ale mam wrażenie, że gdy idzie o Wrocław, to Rafał Dudkiewicz najwyraźniej już to dawno przewidywał, bo planowanie wspólnie z panem Michalakiem umieszczenia uchodźców w szpitalu, w byłym szpitalu na Traugutta, może właśnie ma zapobiec ewentualnie takim zjawiskom. To temat
To jest tak jak z tymi Syrii Ostrowiczkami. Wszyscy mówią, że będą, już nawet zmieniona nazwa na Syrii Ostrowiczki. Rozmawiałem ostatnio z Caritasem we Wrocławiu. Nikt żadnej decyzji nie podjął, że tam przyjadą uchodźcy. Nikt nie wyznaczył tego miejsca. Jest stosowo tylko i wyłącznie zgłoszone, że może być to miejsce, w którym przyjadą uchodźcy. I to pokazał, jest mniej więcej tak jak, tu się zgadzamy, tak panie jak z uchodźcami. Caritas pokazał swoją właśnie chrześcijańską misję, jest gotowy, może przyjąć, może wspierać i pomóc, ale to się okazało, że właśnie przedstawiciele państwa najwyraźniej dotychczas takiej potrzeby nie dostrzegli i faktycznie oficjalnie Caritas potwierdził, że na razie nie ma mowy o tym, żeby imigranci zamieszkali w Ostrowiczkach, bo po prostu nikt się do nich w tej sprawie nie zgłosił. Ale zgłosił ten punkt, zgłosił to miejsce do takiego wykazu, gdzie mogliby przyjechać imigranci i to jest jedyny potwierdzony fakt, jeśli chodzi o przyjazd uchodźców, więc nie mówmy o tysiącach, milionach uchodźców, którzy przyjadą do Polski. Mówimy o uchodźcach, którzy są uchodźcami wojennymi, którzy uciekają przed wojną z Syrii i Etrei. I mówimy o 7 tysiącach, które może trafić Panie do pośle, Polski. Mówimy o imigrantach to są fakty w większości. Nie, i już właśnie słowa Schetyny między innymi to potwierdzają. Nie ma żadnego systemu, który odróżnia imigrantów od uchodźców. Jest to duży problem. Trzeba coś z tym zrobić. Ale nawiązując jeszcze do Wrocławia i do tego nieszczęsnego pomysłu, że umieścimy imigrantów w szpitalu, no to jest to nic innego jak tworzenie getta, to po pierwsze. A po drugie, ja zadaję jedno podstawowe pytanie. Jeśli będziemy dalej zgadzać się, tak jak właśnie proponuje nam pani premier Ewa Kopacz, że będziemy przyjmować wszystko, co nam pani Merkel każe. No wszyscy wiemy i to jest jasne, ponieważ w większości mamy do czynienia z migracją ekonomiczną, że dla tych ludzi Polska nie jest w sensie ekonomicznym, atrakcyjnym krajem. Ja się pytam w takim razie, co dalej z strefą Schengen i z granicami, bo oni naprawdę nie chcą w Polsce do Polski się przeprowadzać. To jest duży problem i na to trzeba odpowiedzieć i zaradzić temu jak najszybciej. Uchodźcy, którzy przyjadą do Polski i to pani premier powiedziała jasno i wyraźnie, tak samo pan wiceminister Trzaskowski, to są osoby, które są uchodźcami przed wojną z Syrii i Eritrei. Pani radna, pani przewodnicząca, wiemy o tym, chociażby dlatego, że no przecież każdy z nich ma paszport, każdy z nich może się zarejestrować, może się wykazać, ucieka przed wojną. Albo sobie zgubił, albo kupił. Nie ma żadnego systemu kontroli i oficjalne informacje są takie, że uchodźców tam jest niestety bardzo mało. My te osoby, pani przewodnicząca, przyjmiemy do Polski, spróbujemy ich zasymilować i część oczywiście wiadomo, że ucieknie. Część, pani przewodnicząca, zostanie w Polsce, zasymiluje się, a część będzie mogła wrócić kiedyś do Syrii, do Eritrei, jak będzie już spokój, jak będzie porządek, jak będzie sytuacja opanowana w tych krajach. To też jest naszym wyzwaniem, mówię oczywiście o całej Unii Europejskiej. Zaklinanie rzeczywistości, drogi panie pośle. Między rozróżnianiem rzeczywiście emigrantów ekonomicznych od uchodźców, już mówiliśmy kilka tygodni temu dość dużo, to będzie problem dla przyszłego rządu już prawdopodobnie. Chciałbym przejść do kwestii stricte wrocławskich. W mijającym tygodniu na poziomie Rady Miejskiej rozmawialiśmy o projekcie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. No i odniosłem takie wrażenie, że ta dyskusja sprowadziła się tylko do takiej licytacji, kto da mniej. I z tego, co wiem, dość paradoksalnie tutaj państwa stanowisko jest zgodne. Ta liczba osób, które mogłyby zainicjować tego typu projekt, to państwa zdaniem około 2000, jeśli się nie mylę. Tak, ale to jest absolutnie górna granica. Ja uważam, że można nad tym jeszcze dyskutować i można sprowadzić tą kwotę do jeszcze niższej i warto. I trochę się dziwię, bo trzeba przypomnieć trochę historycznie. Rafał Dudkiewicz przypomniał sobie i usłyszał o inicjatywie uchwałodawczej, inicjatywie obywatelskiej, między innymi dzięki działalności inicjatywy obywatelskiej, inicjatywy referendalnej, bo my między innymi taką propozycję składaliśmy i wtedy właśnie był próg 2000. On w odpowiedzi na to właśnie proponuje, że w takim razie tak, zgadzamy się, ale to w naszym wypadku będzie 10 tysięcy. Ja powiem tak, 2000 to jest maksymalna moim zdaniem kwota. Możemy rozmawiać o jeszcze mniejszej i takie propozycje na Radzie Miejskiej od innych radnych opozycyjnych padły i dobrze przedyskutujmy to. Bierzmy przykład z innych miast, w których naprawdę te kwoty są małe i nic się złego nie dzieje. Wprost przeciwnie, to ma pobudzić postawę obywatelską. Natomiast to, co proponuje Rafał Dudkiewicz, czyli 10 tysięcy, to jest tworzenie fikcyjnego prawa. Pytanie. To znaczy będzie teoretycznie we Wrocławiu możliwa uchwałodawcza inicjatywa obywatelska, ale w praktyce nikt nie będzie w stanie z niej korzystać. Pytanie, czy ta liczba 2000 rzeczywiście nie jest jakimś zabiegiem socjotechnicznym, to znaczy można sobie wyobrazić, że do Rady Miejskiej wpłynie rocznie, nie wiem, kilkadziesiąt projektów. No, oczywistą rzeczą jest, że Rada Miejska się nimi wszystkimi nie zajmie. Panie redaktorze, 2000, nie wiem, czy miał pan okazję zbierać podpisy chociażby w tej kampanii wyborczej. 2000 podpisów zebrać pod projektem politycznym oczywiście jest trudniej niż pod projektem
procesem społecznym. To na pewno. W związku z tym 2000 podpisów to jest taka granica, którą można przekroczyć. Oczywiście będzie potrzebne do tego wielkie zaangażowanie mieszkańców. My proponujemy nie tylko na poziomie, Wrocławia, znaczy ja oczywiście o Platformie Obywatelskiej. Jestem ale Platforma Obywatelska głosuje nad projektem Rafała Dudkiewicza, czyli 10 tysiącami. Platforma Obywatelska w skali kraju w swoim programie wyborczym zaproponowała przede wszystkim budżet obywatelski, po pierwsze. Budżet obywatelski przede wszystkim, to po pierwsze. Druga kwestia to przede wszystkim inicjatywa uchwałodawcza. My proponujemy jako Platforma Obywatelska w skali kraju, w wielu miastach to się udało, między innymi w Łodzi, żeby to było 25% mieszkańców danego miasta. Czy wychodzi we Wrocławiu, to może być około 2000 podpisów. To jest naprawdę liczba, którą można zebrać i liczba oczywiście podpisów, liczba osób, które może poprzeć daną inicjatywę uchwałodawczą. Tak jest, tak jak w przypadku inicjatywy ustawodawczej, to na sam koniec Rada Miejska ma ostatecznie decyzję podjąć, czy tą uchwałę przyjmie, czy nie. I uważam, że im więcej będzie takich postaw obywatelskich, im więcej będziemy stwarzali możliwości do zaangażowania się mieszkańcom, do tego, żeby mogli walczyć o swoje interesy, o swoje własne małe ojczyzny, te swoje osiedla, podwórka, to to jest moim zdaniem jak najlepsze dla, no, dla miasta. Tak samo było w przypadku budżetu obywatelskiego. Rozpoczęliśmy dyskusję na początku z wielkimi operami. Udało się zrobić w zeszłym roku 150 tysięcy osób głosowało, walczyło o swoje projekty lokalne w budżecie obywatelskim. Pani... Więc ja sądzę i bardzo pana proszę, żeby w takim razie swoich kolegów z klubu Rafała Dudkiewicza z Platformą Obywatelską pan pouczył, jaka jest opinia Platformy Obywatelskiej w sprawie inicjatywy uchwałodawczej, bo na razie obradują i mają zamiar zagłosować nad uchwałą Rafała Dudkiewicza, gdzie mówimy o 10 tysiącach podpisów. Proszę mi pozwolić skończyć, ja panu nie przerywałam. Właśnie pani przerywała od samego początku. Pani pośle, a więc mam nadzieję, że i ufam, że rzeczywiście pan chce wspierać postawy obywatelskie we wrocławianach i liczę na to, że do jak będzie drugie czytanie w Radzie Miejskiej, to już pańscy koledzy z Platformy Obywatelskiej będą w tej sprawie pouczeni i poinstruowani. Ale no, zgadzamy się, że to... W Platformie nikt nikogo pośle, nie poucza i nie instruuje. Ale najwyraźniej zostali pańscy koledzy zdominowani przez postawę Rafała Dudkiewicza. Zostawmy to. Powiedz mi jeszcze o czymś innym, bo liczę, że w tej sprawie też się pan zgadza. Zresztą w tym studiu już mieliśmy okazję o tym rozmawiać. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza to jest jeden z ważnych takich obywatelskich tematów, ale też mamy doświadczenia za sobą referendalne i to jest też obszar, którym moim zdaniem warto w przyszłej kadencji się zająć, czyli też znieść wszelkiego rodzaju bariery, które tak naprawdę uniemożliwiają realne, prawdziwe i dobre przeprowadzanie referendów. To jest na przykład kwota, też podpisów, to jest bariera we Wrocławiu, przypomnę, aż 50 tysięcy podpisów pod inicjatywą referendalną i gdy się okazuje, że rozmawiamy o czymś, a nie o jakichś emocjonalnych sprawach, to też trudno te podpisy zbierać. Poza tym jest bariera, bo tu jednak ludzie muszą podać PESEL i tak dalej. Druga bariera, to nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, ale to też organizując referendum to zauważyłam, że dopóki inicjatywa referendalna zbiera podpisy, to właściwie formalnie nie istnieje, czyli nie może prowadzić kampanii informacyjnej, promocyjnej, wydawać na to pieniądze i tak dalej. To jest też duży błąd. I trzecia rzecz, jeżeli mamy tak ogromną kwotę, to być może nie jest potrzebne zniesienie, ograniczenie terminowe, prawda? Można na przykład te podpisy zbierać dłużej albo odwrotnie, zostawiamy 2 miesiące bądź 3, ale tych podpisów niech będzie mniej. Jednym słowem myślę, że rzeczywiście się w tej sprawie zgadzamy, że akurat te wszystkie narzędzia, które służą demokracji bezpośredniej, warto zmienić. Widzimy po naszych doświadczeniach, że niektóre rzeczy zostały obnażone, złe mechanizmy i złe zapisy ustawowe i liczę, że będziemy mogli się tym zająć w przyszłej kadencji Sejmu. Warto nad tym pracować. Tak jak powiedziałem, budżet obywatelski pobudził mieszkańców Wrocławia do aktywności, do tego, że ich projekty, nawet jeśli przegrywają, to czasami są zauważane przez miasto i są realizowane po czasie, niekoniecznie wygrywając w budżecie w ramach tego głosowania, w ramach budżetu obywatelskiego. Każde zwiększanie aktywności społecznej jest ważne dla wrocławian, więc i dla wrocławianek. W związku z tym ja jestem zwolennikiem tego, żeby ta kwota była rzeczywiście niższa. Co do referendum, możemy rozmawiać
rozmawiać, pytanie, możemy dyskutować, możemy gdzieś się znaleźć ten wspólny... Ten wspólny... Nie chcą, tak? No okay, może być tak, panie redaktorze, że nie chcą, było, ale... I tu chyba, myślę, pan przyzna, panie pośle, trochę po latach, kiedy właściwie nie używaliśmy tego narzędzia w takiej skali ogólnopolskiej i szkoda, to jednak były prezydent Bronisław Komorowski wykorzystał je do swoich politycznych celów. Bardzo szkoda, ale dzięki temu przynajmniej rzeczywiście pewne, jak mówiłam, wady tego zostały obnażone i warto nad tym w przyszłej kadencji pracować. Referendum, ale dwa słowa o budżecie obywatelskim. Referendum, panie pośle, referendum. Tylko odpowiem. Proszę dokończyć. Dwa słowa tylko chcę się odnieść do budżetu obywatelskiego. Rzeczywiście świetnie, że jest. Cieszy się ogromną popularnością, ale mi bardzo zależy i wielokrotnie to Rafałowi Dudkiewiczowi w Radzie Miejskiej, podczas obrad Rady Miejskiej zwracam na to uwagę. Musimy doprowadzić do sytuacji, w której ten budżet naprawdę służy pomysłom mieszkańcom, a nie jest realizowany, nie są realizowane w jego jakby zakresie te zadania, które gmina powinna realizować, jak na przykład remont boiska szkolnego. Nie. Chodzi mi o to, że nie powinno być mowy o tym, że dzieciaki ze szkoły publicznej muszą zabiegać w budżecie obywatelskim, sportowej, przypomnę, o to, żeby wreszcie zostało żeby wreszcie ich boisko zostało, ale nie o tym teraz mówimy, żeby wreszcie ich boisko zostało wyremontowane. Ja wolałabym, żeby Rafał Dudkiewicz powiedział uczciwie, na budżet obywatelski, przy tak trudnej sytuacji, przypomnę, że wczoraj została przegłosowana sprzedaż obligacji, bo sytuacja finansowa miasta jest bardzo trudna, więc uważam, że byłoby lepiej uczciwie powiedzieć tak, słuchajcie, mamy na to 10-15 milionów, rozumiem, a te boiska szkolne remontować po prostu. No tak, gminy, dokładnie to, tak. To powinno ulec zmianie i nie powinniśmy tak mieszkańców martwić. Idea budżetu obywatelskiego jest taka, że to decydują sami obywatele, co chcą wyremontować w danym momencie i co dla nich jest potrzebne, co dla nich jest ważne. Problemów jest zawsze dużo i każdy zabiega o swoje własne problem. Tylko kwestia jest tego, kto przekona do swojej idei, do swojego pomysłu, do rozwiązania swojego problemu. Jak chociażby tu niedaleko chodnik na Górniczej. Ja w przyszłym roku podejmę taką inicjatywę razem z mieszkańcami Pilczy do tego, żeby ten chodnik wyremontować w ramach budżetu obywatelskiego. I to służy przede wszystkim mieszkańcom. Nie realizujemy jakichś komercyjnych projektów, tylko publiczne projekty i niezależnie od tego, czy to jest boisko szkolne, czy to jest chodnik, czy to jest przystanek, czy to wiata autobusowa. Wszystko może być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Nie zamykamy, nie ograniczamy mieszkańcom wyboru. To mieszkańcy decydują sami o tym, co chcą wybrać, na co chcą głosować. I to jest najważniejsze. Najważniejsza kwestia, to co pani tutaj powiedziała. Ja będę przekonywał radnych Rafała Dudkiewicza i Platformy Obywatelskiej również. Ale w Platformie Obywatelskiej różni się Platforma Obywatelska od PiS-u jedną kwestią, że u nas nie ma dyktatu i narzucania swojej własnej woli. Każdy ma własną wolę, każdy może decydować tak, jak chce. Jak chce tego on i jego wyborcy. A w PiS-ie jest dyktat i na to tym się różnimy, pani przewodnicząca. Takie rzeczy już nie działają, natomiast ja proszę o jedno. Jeżeli macie tak zacny pomysł, szanowni państwo, w Platformie Obywatelskiej, żeby w przypadku uchwałodawczej inicjatywy obywatelskiej jednak kwoty podpisów zmniejszać, to ja się po prostu patrząc na ostatnie obrady Rady Miejskiej martwię, to jest, że pańscy pani, koledzy tego pani nie wiedzą. Pani przewodnicząca, to jest proszę nasz ogólnopolski projekt. Przejmie po prostu... To jest program wyborczy Platformy Obywatelskiej. No mówimy o nim w skali tylko kraju, mówimy o tym. Zrealizowaliśmy go w Łodzi, będziemy realizowali go we Wrocławiu. Moi koledzy o tym wiedzą, koleżanki również. Proszę państwa, musimy kończyć za tydzień wybory. Na pewno obudzimy się w innej rzeczywistości politycznej. Zobaczymy, czy Grzegorz Schetyna zostanie wicepremierem. Moimi państwa gośćmi byli pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Dziękuję, do zobaczenia. I pan Michał Jaros. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To był program Polityczny Wrocław. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.